Cześć widzowie, mam dla was nagrany cały mecz na samolocie D520. No to zapraszam do oglądania. Początek meczu, więc jak zwykle trochę się wspinam. Niestety D520 nie nadaje się zbyt dobrze do walki o dominację na wysokim pułapie, więc no nawet nie próbuję tego zrobić. Poza tym miałem za zadanie na obligację upolować szturmowce, więc ich wypatrywałem. Pierwsi przeciwnicy, ale ciekawi mnie, gdzie jest reszta. O, jest i szturmowiec, i U2, jeszcze Ba-65 włoskie, ale to muszą trochę podlecieć, bo U2 jest otoczony sojusznikami, więc jeśli bym na niego spadł, zaraz inni by mnie obsiedli. Powolutku się tam przymierzam, jak się zaczęli mieszać z moimi. No i widzę, że prezentuje okazję do ataku ten Ba-65, co natychmiast postanawiam wykorzystać. Tu jeszcze kątem oka zobaczyłem schodzącego ostrym nurkiem do bombardowania bombowca B-5M2, no i też go sieknąłem. Natomiast na radarze oraz słyszałem tegoż przeciwnika w łagu 3, no ale zanim się do niego wróciłem, został już spizgany. O, a tutaj widzę kolejny szturmowiec U2, więc mam nadzieję na niego pójść. Niestety U2 miał taki wektor lotu, że mógłby wymusić czołówkę, no ale zostaje spizgany przez moich sojuszników. Teraz widzę, że tu mój BF-E2 wpadł w problemy, a ja jestem w takiej pozycji, że mogę spróbować mu pomóc. N1K1 się co prawda pozbył własnymi siłami, ale to C202 by go męczyło, więc je zaatakowałem. Kościu, niestety raz, że całkiem dobrze się wybija, a dwa, jak już go trafiałem, to miał lub shielda. No i dlatego jeszcze żyje. No, teraz coś tam dostał, ale wciąż jeszcze nie dość mocno. Tutaj chyba też, bo trochę się z niego posypało. No i w końcu łapię go na zakręcie. A jak to robię, to skręcam w prawo, bo tam na mapie widziałem, że jest czysto i żadnych przeciwników nie ma, no i się oddalam od koziołka. Słusznie czy nie, bo już tutaj z nienacka próbował siąść na mnie IR-81. Odciągam go kawałek, z splitesem przechodzę do manewrów i zauważyłem, że tam jakiś sojusznik go nękał, przez nie mógł mnie ten IR atakować, ale sam był atakowany przez tego Henkla 112. Wobec tego przerzuciłem swój atak na tegoż Henkla 112 i to spowodowało, że ocalony sojusznik odpędził IR-a. No i będzie chyba czołówka z IR-em. Przygotowuje się do jej mięcia, ale o dziwo nie. IR w pewnym momencie skręcił, dając mi okazję na strzał. Tak samo jak ten Bishotek. Tutaj jeszcze jakąś tam w miarę okazję prezentował ten niszak nisko, ale zobaczyłem, że zaraz za nim jest czerwono od jego sojuszników, więc uciekam i wykorzystuję tą skałę jako osłonę, żeby ci, co chcą mnie gonić, nie mieli prostej ścieżki podejścia, tylko musieli ją wyminąć.
No, ładnie Iszak został ścięty przez tego mojego... Co to było? VG-33 chyba, tak. No dobrze, widzę, że na tej prawej flance to już nikogo do spizgania nie ma. To się powoli przenoszę na lewo. Tutaj mnie już skurwiły strasznie te karabiny, które waliły praktycznie wszystkie tylko we mnie. No więc te najbardziej upierdliwe postanowiłem ściągnąć. Akcja, jak widzę, przyniosła się na lewą flankę. O, i jest tam w dodatku szturmowiec. No to lecę. Wznoszę się, żeby uzyskać przewagę pułapu nad tymi przeciwnikami. No i powolutku podchodzę. Niestety szachuje mi podejście do bredy ten Łak Honzik. No, dlatego muszę być gotowy do odbicia do góry, w razie jakby chciał wyjść na czołówkę. No niestety, bredy mi spizgano, a tam z tej strony już nadciąga cała banda. Niemniej mam okazję na szybki atak na Łaga. Korzystając z nurkowania i zgromadzonej prędkości, jeszcze mam chwilę na to, żeby ostrzelać P-38 i znów wykorzystuję skałę, żeby osłonić swoją ucieczkę. O cudzie, nikt za mną nie poleciał. No normalnie, grajcie chóry anielskie. No dobrze, tu się zaczęła awantura jakaś między tym C-202 i moim. O, C-202 chce czołówkę, tak, chce czołówkę, już tam z daleka wali. No ale ja czołówki to mu nie dam, bo po co? Skoro mogę zrobić nawrót i go ostrzelać. No, ale z Regianu 2000 to ja już się kręcić nie będę, bo nie ma absolutnie najmniejszych szans. Jednakże Regianu zostaje spłoszone przez któregoś z moich i wciągnięte w walkę manewrową. A skoro tak, to lecę, żeby się tam włączyć do akcji. Kąt podejścia niestety jest kiepski, bo tym razem to Regianu wykorzystuje skałę jako osłonę. Jedyne, co mi się udaje, to trochę tego piszotera przejechać. No i to wszystko, co mogę zrobić, bo już tam nadlatuje MiG-3 i ma na mnie ochotę. MiG-3 nie jest dla mnie groźnym przeciwnikiem, no ale to trzeba go w jakieś ustronne miejsce zaciągnąć. No ale MiG niestety zrezygnował z pogoni, ale przedstawia okazję do ataku ten piszoter, z której nie omieszkam się skorzystać. No i po ataku znowu zamieniam zgromadzoną prędkość na pułap i kontrolne zerknięcia do tyłu, coś też tam się dzieje. A się tych czerwonych nazlatywało. No ale cóż, może ocalę tego P-47, jeżeli będzie rozsądnie uciekał. Ale niestety nie ucieka rozsądnie, bo skręca w prawo zamiast w lewo. Wobec tego ja nie będę się tam pchał. Ale za to separuję się od ławicy ten
Hurricane. A skoro tak, to postanawiam go zaatakować, nie podejmując jakiegoś dużego ryzyka. I znów dzięki wykorzystaniu retencji energii odchodzę Spitfire'owi. A teraz nurkując nabieram prędkości, którą użyję do ataku i ucieczki. Nadstawia mi się C200. No to zostaje spizgane. Hajojo. Nakierowuje mnie na I-27, który jednak skręca zbyt mocno, żeby otrzymać jakiś porządny strzał. W dodatku łobuz jeszcze do mnie tam próbuje z daleka sieknąć, ale jestem trochę za szybki. Tu zaś stała się rzecz dość dziwna, bo to K-27 zaczęło mnie doganiać. Mimo iż latało sobie nad glebą i ostro skręcało. No ale na szczęście sytuacja po chwili się unormowała. Project 87 popełnia ogromny błąd, przerzucając się na atak na cele naziemne, mając mnie nad głową. I to kosztuje go słono. Przydałby się jakiś szturmowiec, ale to niestety ubogo było w te typy maszyn. Dałem już tylko kilka pestek do działka, więc je wystrzeliłem, aby mi się przeładowało. No i dobrze. Któż tu zostanie spizgany? P36 ma zdecydowanie na mnie ochotę. Wobec tego odpowiadam wznoszeniem się. Ale nie jestem w stanie oszacować, jaki potencjał energetyczny w tym momencie ma ten P36G, więc zamiast normalnie nad niego lecieć, tak żeby on zadarł nos do góry i wytracał energię, uciekam w stronę swoich linii i wyciągam go za sobą. No cóż, wyczaiłem wszystko dobrze i P36 stracił tak dużo energii, że nie był w stanie podnieść nosa i wyjść mi naprzeciw. A nurkowanie pozycjonuje mnie do ataku na Marcoliniego i jeszcze przy okazji sieknam tego, no kogoś tam sieknąłem. Nie zauważyłem co, ale tu się przypałętał znienacka, wykorzystując swoją drogą, nie wiem skąd się wziął ten Hurricane, ale wziął się, jest w dodatku na tyle szybki, że on mi się na ogonie trzyma. No cóż, trzeba wykorzystać swoją umiejętność unikania strzałów i go tam odciągać dalej. Jestem od Hurricane'a trochę szybszy, więc w końcu się od niego odsadzą, tym bardziej, że on tam jest nękany przez, co to tam takiego było, CR-714. Jak zauważyłem, że Hurricane mi odpuścił, natychmiast zawróciłem i tym razem ja przystąpiłem do ataku. A tu Hurricane dobrze wykorzystuje ukształtowanie terenu, żeby się przede mną chować, no ale ta taktyka nie zdaje egzaminu na dłuższą metę. No i niestety, szturmowców jak nie było, tak nie ma. Za to jest ten Junkers 87.
po drodze, no więc lecę, żeby go zestrzelić. To jeszcze kontrolne zerknięcie, czy nie będzie lepszym celem ten Blenheim. Ale nie, Junkers kombinował coś z czołówką, dopóki nie zauważył, że się na niego nakierowuje, więc postanawiam zaatakować właśnie jego. I po ataku z Splitesem przechodzę w tył, żeby się upozycjonować do ataku na Blenheima. Co, szturmowców nie ma. Ale Blenheima to chyba spizgają, zanim ja tam dolecę. Coś tak mi się widzi. O, 110 go okłada, no to raczej spizga. A tymczasem z prawej się tu do mnie zakrada Hurricane. No to cóż, trzeba odpowiedzieć na zagrożenie. Co ten Hurricane odwala? Niby tak się zakradał, ale teraz... Coś tu podejrzanie się zachowuje. Ach, od dołu chciał. O, obóz jeden. Ale jego niecne plany odkryłem w porę. A z tyłu już mnie tam H75 chciał, ale znowu. Dzięki nurkowaniu mam na tyle dużą prędkość, że odchodzę. No i w tym momencie skończył się mecz. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się do następnego nagrania. Cześć!